Witam, Adam Kopeć, mój ośnik Excela z portalu Excel i Adam. Parada 299. Wykres pierścieniowy jako koło życia, a dokładnie jak stworzyć Spoko Puls, czyli firma Spoko, z którą współpracuję. W jednej z swoich nomenklatur ma taki Spoko Puls, taki szablon, taką kartkę, na którą chcę zaznaczać swoje wartości. Czyli ładne kółeczko, gdzie chcemy sobie odpowiednie części pomalować. I jak to można zrobić w Excelu? W poradzie 118 robiłem koło życia, bo to przypomina jak najbardziej koło życia, za pomocą wykresu radarowego. No, ale teraz mi się nie podoba ten wykres, mało przypomina ten docelowy, jaki chcemy osiągnąć. I ten docelowy jak najbardziej da się uzyskać, tak? To już jest wykres, to nie jest wzór PDF, tylko po prostu trzeba się na nim napracować. My zrobimy taką prostszą wersję tego, tak, żeby było tutaj mniej elementów, tak? To jest jak najbardziej możliwe. A, robimy sobie tutaj tego, odstawimy troszeczkę w bok, tak, i posłużymy się wykresem liniowym. I zanim tak stworzymy ten wykres, on niestety tak nie jest proste do stworzenia, znaczy się trzeba przy nim się napracować, tak odpowiednio sobie przygotować dane. I tak naprawdę na tym wykresie chcę mieć tylko 4 serie danych, ale potrzebuję aż 8, żeby on się dobrze prezentował na wykresie pierścieniowym, żeby on miał te wszystkie tak poziomy, linie, no, wyglądał tutaj jak tarcza strzelnicza. I tak mamy nasz poziom, naszą serię nazwaną i z lewej strony tutaj tak mamy wartość do niej przypisaną. I oprócz tego mamy serię odwrotną, dopełniającą do maksymalnej tutaj wartości, jaką chcemy osiągnąć. Czyli jak tutaj działa, tak? Mamy jedną serię, która sprawdza, czy w danym miejscu tak przekroczyliśmy już ten nasz poziom, czy nie. Tak, ten nasz wymagany poziom. Jeśli nie przekroczyliśmy tego jeszcze wymaganego poziomu, no to po prostu wstawiamy jedynkę, tak, jedynkę i jedynkę. A ta seria druga, dopełniająca, tak, sprawdza w drugą stronę. Kiedy przekroczyliśmy tą serię, to wtedy są robione dopełnienia, czyli 000, a w oryginalnej jedynki i zamiana tak stronami. Tutaj są zera w oryginalnej serii, tak tą, którą chcemy kolorować, a w tej dopełniającej są już jedynki, tak dopełniającej do 5. Czyli tu przykładowo tak mamy piątkę, same jedynki w oryginalnej, głównej serii, same zera w tej dopełniającej. I jak mamy tak przygotowane dane, to możemy sobie je zaznaczyć, karta wstawianie i zwykły wykres pierścieniowy sobie rysujemy. Tak na razie możemy sobie tutaj zostawić legendę. No i daleko mu do tego, co chcemy osiągnąć. Przede wszystkim musimy zmienić, tak zmniejszyć rozmiar dziury w środku, więc zaznaczamy którąkolwiek serię, po prostu klikamy na niej Ctrl 1, żeby wejść do właściwości i po prostu rozmiar otworu pierścienia zmieniamy. Ja tam sobie zmieniałem mniej więcej do 5%, no akurat przy takim małym to 15% mniej więcej ok, tak można ją całkiem też usunąć, jeśli chcemy. Załóżmy, że chcemy tu jakąś tam dziurkę zostawić w działaniu. Tak, i mamy teraz serię. Jaki jest problem z tymi seriami? Tak jak się przyjrzymy legendzie, na razie jeszcze ją sobie zostawimy, to tak wszystko jest pokolorowane, a my nie chcemy, żeby wszystko było kolorowane. Chcemy, żeby były kolorowane tylko główne serie. I tu jest problem z tym wykresem pierścieniowym, tak? Jako seria tutaj działa, tak, nasza tutaj pionowa seria, tak? Czyli tu kolejny poziom, czyli tak kolejny pierścień, kolejny okrąg to jest seria, tak? I możemy całą serię malować jako kółko, tak? Ale każda tutaj osobna seria to jest inny poziom, tak? Nie możemy tutaj sobie malować tak jakby, tak tu w górę
naraz. Więc co możemy zrobić, żeby sobie ułatwić życie? Bo wszystkie serie, które są tutaj oznaczone tak dwójeczką, te nasze dopełniające, to chcemy, żeby tak naprawdę nie było nic w nich zamalowane. Więc co musimy zrobić? No, poustawiać sobie zera w naszych oryginalnych wartościach i tutaj są po prostu formułki, które tak pobierają te wartości do oryginalnych i wtedy mamy same jedynki w seriach tych dopełniających, a czyli tych seriach, których nie chcemy pokazywać na wykresie. Tak naprawdę nie miałoby dużego znaczenia, czy faktycznie to pokazujemy, ale tak chcemy się skupić, że to właśnie te serie chcemy, żeby były tak niezamalowane. Więc ja to sobie otworzymy, musimy sobie malowanie otworzyć, bo dla każdej tej serii potrzebujemy sobie zmienić kontur, a tutaj dla uproszczenia po prostu zrobimy sobie czarny kontur, żeby było widać i nie za dużą grubość paska, tak 1,5 jest za dużo dla mnie, tam jeden ten. I każdą tak serię potrzebujemy sobie właśnie pomalować w danych, tylko właśnie to niestety domyślna grubość tak, jest niefajna. Tu powinien zadziałać klawisz F4. Jak sobie ustawimy ładną kolorystykę, tylko właśnie ładna kolorystyka, czyli zmieniam sobie szerokość linii raz, kolor linii 2. Tak, to są odrębne kroki. Niestety nie udaje mi się tego na raz zrobić. Mamy takie czarne linie obwódki, żebyśmy je zawsze widzieli. Tak na białym tyle. I teraz zmieniamy wypełnienie, czyli po prostu tutaj w wypełnieniu robimy brak wypełnienia. I jak zaznaczamy całą serię, i tak możemy sobie pomagać klawiszem F4, który wykonuje ostatnią wykonaną czynność i po prostu zamalowuje nam F4, żebyśmy nie musieli za każdym razem tutaj wracać. Tak, to wracamy do tych danych. I wszystkie, o to już widać w legendzie, tak, wszystko się zamalowało na biało, czyli tak naprawdę jest przezroczyste. A nam tak naprawdę chodziło, żeby zamalować na przezroczysto tylko te serie tak dopełniające. No ale aż tak dobrze nie możemy tego dopasować. Ok, zamalowaliśmy tak naprawdę wszystko i teraz musimy przejść na oferty, tak, znaczy się na te główne serie, tak żebyśmy widzieli główne serie, bo tutaj serie są w tym samym miejscu, tak, czyli na jednym poziomie. I musimy kliknąć dwa razy, żeby zaznaczyć dokładnie ten jeden konkretny fragmencik i dopiero jego zamalowywać. I tu od razu, jak jesteśmy na karcie formatowanie, to możemy zobaczyć, upewnić się, że to jest punkt tak serii pierwszej, tak społeczność, że to jest właśnie pierwszy punkt, tak, no, wspominałem, że ta seria jest tutaj, seria jest pionowo w działaniu, tak, że tu mamy społeczność, to jest seria pierwsza, punkt i tu chcemy go pomalować na żółto. No i tu niestety taki ręczny proces, musimy tak dwa razy kliknąć, tak, czyli najpierw, żeby zaznaczyć serię, później, żeby ten zaznaczyć konkretny punkt i naciskamy klawisz F4. No tak, dzięki temu nam powtarza ostatnią czynność, tylko trzeba się upewnić, że tak faktycznie jest zaznaczony tylko jeden punkt, bo później tak możemy stracić ten klawisz F4 i musimy zaczynać zabawę od nowa. No to kolejna seria, tak, zmieniamy sobie kolor punktu, to powinna być czerwona, więc mam ten inny odcień czerwonego, nie taki ostry. I malujemy. Tu już właśnie ten proces już przyspieszę na kamerce. O, jak nacisnąłem nie tak, no to co muszę? Muszę cofnąć, jeszcze raz zaznaczyć, pomalować ponownie, bo już tak mi przestaje F4 działać na zamalowanie pojedynczej serii, działa na zamalowanie całej wszystkich serii. I tak muszę skończyć to zadanie. Pomalowane całe kółko tak jak chciałem, to sobie sprawdzamy, czy faktycznie działa. Czyli tak, jak jakieś wartości nie wypełnimy, tak zmienimy to odpowiednio. Tak, dopełnienie jest niewypełnione, a to, co powinno być, jest zaznaczone. Działa jak należy wypełnienie kolorystyczne. Tak, legendy tak naprawdę ja tu nie chcę. Tak, możemy usuwać te pojedyncze, jak klikniemy właśnie na pojedyncze, czyli raz na legendę i jeszcze raz
na konkretną serię, której nie chcemy pokazywać, to wtedy mniej rzeczy się pokazuje na legendzie, ale ja tam sobie robiłem takie podpisy ręcznie, czyli po prostu dokładałem akurat pola tekstowe, doklejałem do wykresu. To pokażemy na jednym przykładzie, jak tu możesz dołożyć pewne elementy do wykresu. Tylko właśnie, co sobie zrobimy? Najpierw zmienimy sobie widok tutaj, na gdzie tu mamy, a my z tym zaznaczony mam wykres, więc tu linie siatki. Wyłączamy sobie linie siatki, żebyśmy mieli czyste linie, tak? Czyste nie było niejako tła krawędzi. Tak? I tu mamy jeden rysunek zrobiony, tak? Rysunek powiązany, bo jak tu mam specjalną serię napisaną 1, 2, 3, 4, 5, żeby właśnie tu umieścić to na tarczy, na naszym spoko pulsie, tak robimy Ctrl-C i prawym przyciskiem klikamy od Excela 2010, to możemy wkleić tutaj tak dodatkowe możliwości i tu jest tak obraz z linkiem. No i sobie ten obraz właśnie tak bierzemy. To jest nasza seria 1, 2, 3, 4, 5, żeby podpisać numerki. Tak, ona może być pionowa, jak chcemy też stworzyć takie rysunki. No to jest rysunek, jakiego stworzymy, taki on będzie. I co jest istotne, że chcemy go wkleić na wykres. Tak, czyli on tutaj, robię sobie kopię, jeszcze jedną, zaznaczam wykres, tak, i Ctrl V. Tak, wkleiłem, przypiąłem go do wykresu. I po prostu dopasowuję sobie jego rozmiar, żeby te jedynki, te cyfry były w odpowiednich miejscach. No, wystarczająco dokładnie w tym momencie. Bo co jest istotne? Tu mamy ten obraz połączony, zlinkowany. I jeśli znowu sobie widok zmienimy, dołożymy linię siatki, tak, to możemy zobaczyć, szczególnie jak go przeniosę na wykres, tak, że teraz widać na nim linię siatki. I tu wiecie co? Drobne zaskoczenie, bo wczoraj mi się aktualizował Excel i okazuje się, że teraz mam założenia fajni. Także te obrazy, które wkleję na wykres, tak jeśli one są połączone, stworzony link do konkretnych komórek, to działają wcześniej. Tak sobie testowałem w działaniu. Bo na końcówce ten pierwszy, który wklejałem, tak, tu nie ma tych linii. Ten, który sobie właśnie teraz jeszcze testowałem właśnie w przerwie, bo zadziałało nie tak, jak byłem do tego przyzwyczajony, to już tak kopiuje te linii, czyli też jest połączony ze środowiskiem. Tak, zmienimy sobie tutaj szóstkę, on też zmienia wartość, czyli jest nawet fajniej niż było. Tak, i ja tu muszę wrócić, więc tak, tu ten nie jest połączony z wykresem, ten jest połączony z wykresem, bo przesuwa się razem z wykresem, tak wklejony w wykres, tak? Czyli skopiowaliśmy, zaznaczyliśmy wykres i Ctrl V wkleiliśmy, no i wychodzi, że fajniej jest, faktycznie to jest obraz dalej linkowany, tak, do komórek, czyli właśnie jak w karcie widok przykładowo tak zmieniliśmy sobie, że nie pokazuje linii siatki, to nie pokazuje linii siatki, więc to jest tak lepsze, daje dużo więcej funkcjonalności. Właśnie jedna z tych rzeczy w głównym wykresie spoko, tak, to potrzebowałem to, żeby ten wykres był dynamiczny. Czyli tak naprawdę to już najważniejsze rzeczy w tym wykresie zrobiliśmy, tak, bo już tak do pełni tego, to potrzebujemy tylko do wykresu doklejać obrazki. No i ten główny, oryginalny spoko puls, zwinimy sobie już może wstążkę, jest tak, złapałem niecały wykres. Potrzebujemy cały wykres złapać. Dobrze, o. No, czemu mi nie chce się udać złapać całego wykresu? Teraz jest cały wykres. Tak, i tu jest jeden element właśnie, który wcześniej, tak, był dynamiczny, o, tu połączony z wartościami i nie chciał działać jako dynamiczny. Czyli tak, tu to wszystko, tu tak optymalizacja, te słowa, te serie, to są po prostu obrazki doklejone, tak, do wykresu łącznie z tym środkowym, a ten jeden, ponieważ on musiał być dynamiczny, więc wklejałem go osobno, czyli właśnie dlatego tak jak zaznaczam dwa razy, to on mi się nie zaznacza raz z wykresem, a jak zaznaczam tak raz, tylko od razu złapię i zaczynam przyciągać, przesuwa się OK. Więc teraz powinno zadziałać, że tak, tu zadziała dynamicznie, czyli ja sobie zrobię po prostu kopię, Ctrl-C, wkleję
ten wykres tutaj specjalnie jako zlinkowany. Tak, będę miał jeszcze jeden wykres. Tak, go sobie Ctrl X wytnę, wkleję do, tak, do mojego obrazka. Zmniejszę go, żeby tam bardzo ten, ale żeby była widać różnicę, także ten jest z obrazem, tak, z ten z wykresem. O, tak jeden się. No, nie wyszło mi w to wklejanie, to jeszcze raz. Ctrl X, bo pewnie nie zaznaczyłem wykresu. Tak, to jest zaznaczony wykres. Ctrl V, ten element wstawiamy. No, troszeczkę nie w tym miejscu, w którym chcemy, ale żeby robić porównanie w działaniu. Tak, przesuwają się dwa. Zaznaczę jeszcze raz tylko wykres w mojej grupie. Tak, i teraz tak zaznacza się tylko wykres. No i właśnie nawet nie musimy, teraz nie powinniśmy musieć grupować, bo ten wykres, ten element, o, obrazek, z którym ja wcześniej miałem problem, że nie był dynamiczny, jest dynamiczny. Więc nawet nie potrzebujemy w karcie formatowania tworzyć grup na te wszystkie elementy, te dodatkowe doklejone obrazki, nawet z tym dynamicznym, a właściwie musimy pamiętać, że on jest dynamiczny, tak? To wystarczy po prostu, tak, skopiować, zaznaczyć wykres i wkleić do wykresu. Będzie się przesuwał razem z wykresem. Tak można, no, tu przy takim, no, tym przy spoko pójście już dużo więcej malowania, doklejania, ale to jest po prostu tylko doklejanie obrazków, które sam stworzysz, ewentualnie tak wstawianie, tu mamy tych tekstów, tak Word Art temu podobnych też możemy sobie dokleić do wykresu, żeby był taki efekt podpisywania, tak, czyli założenia, o, tak, tego nie potrzebuję, może być ten przesunięty tutaj, jest już dynamiczny po nowej, tak, po plamie wczorajszej update'cie Excela, drobne zaskoczenie, tak, przeszkodziło mi troszeczkę w filmie, ale już nie mam zamiaru, tak, 10 ponad minut nagrywać ponownie, tak, tylko drobna pauza była. I, ale efekt, mi się efekt podoba, tak, zdecydowanie pobija ten efekt wykresu radarowego, nawet tutaj z wypełnieniem, no przede wszystkim co najważniejsze, tak, modyfikujemy sobie kolory. No niestety, jedna to jest poważna wada, dużo pracy jest, żeby stworzyć faktycznie taki akurat konkretnie wykres. Ale tak, efekt po prostu jest, no, zaskakujący dla większości ludzi, którzy nie znają Excela.